Witam serdecznie Was w kolejnym filmiku i we wstępie do filmu o całym cyklu księżycowym, który będzie rozpoczynał się Nowiem w Rybach 20 lutego. Ten nów będzie miał miejsce dość wcześnie, bo o 8.05, czyli o czym mówi nam ta godzina, nów jest oczywiście 12-domowy. Tam w 12 domu znajduje się właściwie nagromadzenie planet. 12 dom zaczyna się w wodniku, kończy się w baranie i znak ryb jest tam zamknięty. Więc w tym 12 domu znajduje się i Słońce, i Księżyc, i Neptun, i jeszcze jedna planeta, z tego co pamiętam. Oczywiście osie tego horoskopu są w znakach kardynalnych, czyli zgodnie z naturalnym zodiakiem, ascendent baran, descendent waga, na imum celi rak, na medium celi koziorożec. Jeszcze w wodniku znajduje się Saturn, znajduje się na ostatnim stopniu tam Wenus i Merkury znajduje się w wodniku. Cóż mogę powiedzieć o tym nowiu? Na pewno ważny będzie dla wodników, dla baranów, dla ryb, dla panien oraz dla wag. Dwunastodomowy nów zawsze kieruje nas do wnętrza, czyli do wycofania zmysłów na wewnątrz i albo zastanowienia się nad sobą, albo odkrycia czegoś w sobie. Tutaj równoważne w sumie są planety, bo i Neptun, i Jowisz, i też, słuchajcie, Merkury są dość w silnej pozycji, więc myślę, że zależy, jak Wy wykorzystacie ten nów. To na pewno nie będzie bardzo ekspansywny nów. Na pewno nie będzie nów, który... Nów i ten cykl, który nów rozpoczyna, nie będzie taki ekspresyjny. Może w niektórych sytuacjach dochodzić do Waszego głosu wewnętrzny krytyk. Pomieszanie z poplątaniem, to co mi się śni, to jakie mam marzenia, to co mi mówi intuicja, z rzeczywistością. Takie na co postawić. Dla znaku zodiaku ryb na pewno będzie to przyczajka jeszcze, chociaż tutaj zaczyna się Wasz Słońce panować w Waszym znaku zodiaku, więc na pewno będziecie aktywizowani przez i swoje urodziny, i wkroczenie Słońca do znaku ryb. Jednak ten 12-domowy nów dla ryb mówi o tym, no właściwie w waszej naturalnym archetypie, czyli błądzę po światach nie wiadomo jakich, błądzę po marzeniach, mam połączenie, nie wiem, czy z siłą wyższą, czy ze swoją intuicją, z nieświadomością zbiorową. No, ryby mogą tutaj rzeczywiście bardzo dużo wyciągnąć swoich umiejętności do tej pory ukrytych, takich wiecie, nie wiadomo skąd inąd. Czy to będzie na działanie czas dla ryb? Może być na działanie czas wtedy, kiedy będziecie w stanie odróżnić rzeczywistą rzeczywistość od wewnętrznej rzeczywistości, tak? Myślę, że będzie na to szansa, zresztą zobaczymy, co pojawi się w kartach Tarota. Generalnie ten nów dla innych znaków zodiaku jest wycofaniem się do wnętrza. Też oczywiście zależy, jak Wasz horoskop indywidualny wygląda i jak te tranzyty, ten tranzyt planet na Was ma wpływ. Na pewno będzie miał wpływ na osoby, które mają planety osobiste i światła w 12 domu, w swoim własnym 12 domu, albo coś mają w rybach.
coś mają w wodniku, coś mają w baranie. Także to będzie dla takich osób bardzo ważne. No i oczywiście po znakach opozycyjnych, czyli panny i wagi również. No, nie mogę nic więcej, słuchajcie, powiedzieć konkretniejszego na temat tego horoskopu Nowiu, ponieważ on jest niekonkretny, według mnie. I, oczywiście, ten Saturn może dawać konkretność i ściągać na Ziemię, ale może też aktywować karmę. Więc 12-domowy Saturn nieświadomie aktywuje, to znaczy osoba może nieświadomie aktywować karmę albo tworzyć sobie karmę, więc dlatego to jest takie rozmyte, tak jak ryby. Okej, powiedziałam niekonkretnie, na pewno chcecie usłyszeć konkrety, ale tutaj się nie da, przynajmniej ja nie wyciągam konkretów w ogóle z tego horoskopu Nowiu w rybach. Zobaczymy, co pojawi się w kartach. Dla każdego znaku zodiaku widzicie przed sobą, mam tutaj cztery różne talie. W tym miesiącu mam ochotę użyć takich talii. Greenwich Tarot, Touchstone Tarot, Rose Tarot i to jest Maroon Tarot, do którego ja nie mam pudełka. Zapomniałam o tej talii, dlatego po prostu ją wyciągnęłam, dawno jej nie używałam. Zobaczymy, co pojawi się dla każdego znaku zodiaku i jak ten cykl księżycowy rozpoczynający się Nowiem w rybach będzie działał i co będzie aktywował w kartach Tarota dla każdego znaku zodiaku, jaki temat główny się pojawi, jaka oś wydarzeń, zobaczymy, bo ja jeszcze tego nie wiem i nagrywam ten wstęp przed po prostu rozkładaniem kart, więc zapraszam Was do właściwego filmu. Czasówka w opisie jak zawsze. Widzimy, słyszymy się za chwilę. Witam wszystkie osoby spod znaku barana. To są dla Was karty na cały cykl księżycowy rozpoczynający się Nowiem w rybach 20 lutego. Główny temat, jaki mi się tutaj pojawił, to udawanie. Wiecie co? Nie wiem, w jakiej sytuacji znajdziecie się podczas tego całego miesiąca księżycowego, czyli 28-29 dni powiedzmy, ale nie jest wskazane tutaj udawać w tym czasie kogoś, kim się nie jest. Dopasowywać się do sytuacji. Po prostu odnoszę wrażenie, że najlepiej być sobą. Archetyp barana mówi o tym, że po prostu coś robię, działam, chcę, to po to sięgam. A tutaj w tych kartach nie ma takiej energii, która byłaby wyzwalająca dla Was. Może będziecie szukać siebie również podczas tego cyklu księżycowego w rybach. Może tak na Was też będzie działały jakieś planety, ten tranzyt, tak? Może na Was będzie też tak działał. I no, mam nieodparte wrażenie, że chodzi właśnie tutaj o to, nie udawaj kogoś innego, kim jesteś naprawdę. Jest tutaj pokazana, słuchajcie, praca, więc może na przykład czy sprawy finansowe, domowe i zawodowe. Więc może na przykład w imię tego, żeby zatrzymać miejsce pracy albo żeby były dobre stosunki międzyludzkie w pracy, to Wy będziecie trochę siebie hamować albo nakładać jakąś maskę, wierząc tak subiektywnie w to, że lepiej zrobić tak, niż pokazać swoją prawdziwą twarz. Tu na końcówce tego cyklu, czyli w okolicach Nowiu w Baranie, już w marcu, pokazuje się, że ta strategia nie przyniesie Wam korzyści, że będziecie rozczarowani i sobą, że nie postąpiliście, czy nie byliście właśnie sobą, albo będziecie rozczarowani ludźmi, czy sytuacją z zewnątrz, że i tak to nic nie przyniosło, bo czy bylibyście sobą, czy kogokolwiek udawaliście, byście udawali, to
rezultat będzie taki sam, czyli właściwie nijaki. I wniosek wypływa z tego, że lepiej być sobą niż udawać kogoś innego. Uważajcie również na swój własny cięty język albo krytycyzm w stosunku do siebie. Nie deprecjonujcie siebie albo też nie deprecjonujcie innych ludzi, bo słuchajcie, udawanie kogoś, kim się nie jest, jest niewygodne wewnętrznie, mimo że na przykład my nie rejestrujemy tego, nasza świadomość nie rejestruje tego i może to się uzewnętrzniać złośliwością, tak, że ludzie nie widzą tak naprawdę mojej wartości, mojej prawdziwej twarzy, ale jak mają widzieć, jeżeli wy udajecie, że nie jesteście tym, kim jesteście naprawdę? Myślę, że tutaj właśnie ten 12-domowy nów, który rozpoczyna cały cykl, mówi o tym, o tej wewnętrznej pracy, wewnętrznej uświadomieniu sobie, że po prostu nie warto. Nie warto nakładać masek, nie warto frustrować się również z tego powodu, że zakładacie tą maskę albo w waszym mniemaniu musicie tą maskę założyć, bo inaczej nie przebrniecie przez coś. Myślę, że właśnie o to tutaj chodzi. Uważajcie również, znaczy uważajcie, miejcie na uwadze swoje zasoby finansowe, bo tutaj pokazuje się bardzo dużo pracy w tym okresie, czyli od nowiu 20 lutego do przez kolejne tam 28 dni będziecie swoją energię wkładać w sprawy zawodowe i myślę, że też to w jakiś sposób może Was to uspokajać, ale chodzi o sprawy finansowe, bo macie jakąś kwotę pieniędzy albo chcecie zarobić określoną kwotę pieniędzy, planujecie sobie na przykład, że wasza praca przyniesie taki i taki dochód, tak? I jak już będziecie mieć to w ręku, to nie wydawajcie na swoje zachcianki, nie wydawajcie tych pieniędzy na impulsowo, ponieważ szybciej niż później może się okazać, że jednak jest pustka na koncie. A tak ciężko pracowaliście na te pieniądze. Może wzięliście dodatkowe jakieś zajęcie, dodatkowe zlecenie albo tak intensywny zawodowo będzie ten miesiąc, że naprawdę ciężko zarobione pieniądze możecie z łatwością szybciej wydać niż okamgnienie. Ja wiem, że może będziecie chcieli sobie zrobić jakiś prezent albo za tą ciężką pracę, tak? Że zasłużyliście. Będziecie chcieli kupić coś sobie albo sprawić coś sobie, na co normalnie nie możecie sobie pozwolić. Owszem, to jest ok, tylko że pilnujcie wydatków, tak? Pilnujcie wydatków, bo może pod koniec cyklu księżycowego, czyli w okolicach marcowego nowiu w Baranie, okazać się, że wyskoczy Wam coś i nie będziecie mieli na to pieniędzy. Ok? Wiecie, wyskoczy coś, to może być wszystko. Może się zepsuć pralka, lodówka, ząb może Wam się złamać, czy leczenie kanałowe i to może wyskoczyć, tak? Różne rzeczy mogą wyskoczyć, albo auta się zepsuje i po prostu, no co dalej, nie? Lepiej z tego, co zarobicie, wydać, niż pójść gdzieś się zadłużyć. Także na te sprawy chcę zwrócić Wam uwagę, te kilka spraw, o których wspomniałam. Jednocześnie jako wdzięczność może za rozłożenie tych kart bardzo proszę Was o pozostawienie komentarza, subskrypcji, łapki w górę, albo jeżeli chcecie mi podziękować w inny sposób, na przykład stawiając mi kawę, to w opisie tego filmu jest link do platformy, gdzie można to zrobić. Tam do wyboru są trzy rodzaje kawy, mała, średnia i duża. Jeżeli macie ochotę, jesteście w stanie, czujecie też taką potrzebę,
wymiany energii ze mną, wdzięczności, to ja również będę Wam wdzięczna. Dziękuję Wam, życzę wszystkiego dobrego, trzymam kciuki i do następnych filmów. Witam wszystkie osoby spod znaku byka. To są dla Was karty na cykl księżycowy rozpoczynający się nowiem w rybach 20 lutego. Ten cykl księżycowy trwa 28-29 dni w zależności jak długo przebywa księżyc, jak długo wędrówka księżyca biegnie przez koło astrologiczne. Słuchajcie, bardzo dużo tutaj mi się pokazuje pracy dla Was w tym cyklu księżycowym. Jesteście skupieni na załatwianiu jakichś tematów zawodowych, finansowych, takich przyziemnych, materialnych. Sprawdźcie swój horoskop urodzeniowy, może ten nów, jakieś planety robią Wam tranzyt przez Wasz szósty dom albo dziesiąty. I może dlatego. W każdym razie tutaj będzie ustalanie czegoś, współpraca, szukanie nowych na przykład rynków zbytu, oferowanie swoich usług, jeżeli jesteście niezależni, jesteście wolnymi strzelcami, więc szukanie tych właśnie rynków zbytu, że tak to nazwę. Jednocześnie nie będziecie zapominać o sobie i o odpoczynku, to jest bardzo dobre, dlatego że równowaga między pracą a czasem wolnym jest konieczna. To nie będzie, słuchajcie, taka orka na ugorze w tym miesiącu dla Was, to mam wrażenie, że to będzie działo się z lekkością, chociaż pod koniec tego cyklu będziecie czuć się przeciążeni. Może będziecie czuć się zbombardowani informacjami albo też obowiązkami, bo do czegoś się zobowiążecie, mimo że wcześniej wydawało Wam się, że to jest tylko takie luźne powiedzenie, ok, dobra, to kiedyś tam się tym zajmie, będziemy w kontakcie, a pod koniec cyklu okaże się, że jednak będziecie chcieli to jeszcze w tym okresie załatwić, czyli jeszcze w okresie luty-marzec, tak? I dlatego tutaj pod koniec tego cyklu jesteście, mam wrażenie, że trochę na oparach będziecie jechać, że będziecie wypatrywać momentu, kiedy z niecierpliwością oczywiście, kiedy ten projekt można zakończyć, kiedy zamknąć jakiś temat, kiedy zakończy się na przykład jakaś negocjacja, no cokolwiek. Jeżeli są byki, które chcą na wiosnę planować albo realizować już remont, większy czy mniejszy, to właśnie teraz, w tym okresie, luty-marzec, przełom lutego i marca, jest bardzo dobry czas na załatwianie spraw z ekipą budowlaną, szukanie ekipy budowlanej, szukanie materiałów budowlanych. Nie wiem, jakie będą ceny, czy te ceny wzrosną, czy nie wzrosną. W każdym razie może uda Wam się znaleźć coś po korzystnych cenach albo coś wynegocjować. Albo po prostu usłyszycie gdzieś, że rozmawiając z kimś przez przypadek, że macie właśnie taki plan i ktoś Wam powie, słuchaj, a ja w internecie na takiej stronie w tamtym roku, czy nie wiem, jesienią kupiłem kafelki, terakotę w niższej cenie. I tak możecie też poprzez rozmowę z innymi ludźmi, mówienie o tym, jakie macie plany, co chcecie, nie trzymanie tego dla siebie, znaleźć jakąś korzystną ofertę, tak? Tu jest bardzo dużo negocjacji, więc nie przywiązujcie się do tego, że jak daliście komuś słowo albo ktoś Wam powiedział jakieś słowo ostatnie, to jest kropka, amen i czarno na białym zapisane, nie można tego zmienić. Nie, dlatego że tutaj jest dość taka swobodna, luźna energia. Ryby jakby nie było są znakiem zmiennym, więc korzystajcie również z tego, że nie zawsze Wasza obietnica albo powiedzenie dobrze, ja to zrobię, musi znaczyć, że Wy rzeczywiście to zrobicie w tym konkretnym czasie, świat będzie się walił i palił, a Wy to zrobicie,
Wy tego słowa dotrzymacie. Nie, dlatego że luźne podejście, swobodne podejście do niektórych spraw, tematów da Wam większe pole manewru, tak? Czyli nie zapierajcie się tak i nie wymagajcie też od innych, chociaż to jest denerwujące, jeżeli ktoś, jest jakiś termin, tak? Coś nie zostanie zrealizowane właśnie w tym terminie. Ja wiem, że to jest denerwujące, ale tutaj jest taka energia właśnie luźna, swobodna i taka mało sztywna, ok? Więc postawcie również na relacje międzyludzkie, bo to nie będzie tak, słuchajcie, w tym cyklu księżycowym, że wszystko będzie szło gładko. Możecie być zestresowani, możecie czuć, że w niektórych sytuacjach kłody pod nogi Wam są rzucane, ale rozpuszczenie tej energii przez, nie wiem, kontakty międzyludzkie, odwrócenie swojej własnej uwagi od trudności jakichś, albo wiecie, no, czasowych trudności, oddzielenie pracy od czasu relaksu, niezapominanie o tym jest tutaj konieczne, czyli przebrniecie przez ten czas lutowo-marcowy, ten cykl księżycowy, wydaje mi się, że dość łagodnie, tak? Możecie również zawrzeć umowę, jeżeli jesteście właśnie wolnymi strzelcami albo szukacie pracy, ktoś Wam obieca coś, czyli dobrze, zatrudnimy Pana, Panią i Wy będziecie chcieli wymagać właśnie tego konkretnego terminu, kiedy. Ktoś nie będzie Wam mógł powiedzieć kiedy, ale ta obietnica, ona zostanie spełniona. Tylko nie będą mogli Wam ludzie powiedzieć kiedy dokładnie, ale ta obietnica będzie spełniona, także tym się nie przejmujcie, ok? Jeszcze raz powtarzam, kontakty międzyludzkie, uzgadnianie różnych rzeczy, praca w zespole, grupie, szukanie negocjacji, szukanie nowych rynków zbytu i nie zapominajcie, jeszcze raz, to jest bardzo ważne w tym czasie, oddzielić czasu pracy od czasu relaksu. Jeżeli to jest konieczne albo będziecie czuć się przeciążeni, wyłączajcie telefon po godzinach pracy, jeśli możecie sobie na to pozwolić, bo to jest czas tylko i wyłącznie dla Was, żebyście mogli po prostu odstresować się, zrelaksować i naładować baterie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jednocześnie proszę Was o wymianę energii między nami. W tym sensie, że ja rozkładam karty, a Wy w ramach wdzięczności, ja wierzę w coś takiego, żeby to nie szło, wiecie, gdzieś tam w powietrze. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie w inny sposób podziękować, to w opisie tego filmu jest link do platformy, gdzie można postawić twórcom kawę. I to jest link do mojego profilu na tej platformie. Tam, jeżeli jesteście w stanie, jeżeli macie ochotę, możecie po prostu postawić mi filiżankę dobrej kawy. Dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. To są dla Was karty na nowy cykl księżycowy, rozpoczynający się nowiem w rybach 20 lutego. To jest dla Was czas z wyzwaniami, może pojawią się jakieś trudności. Na pewno pokonywanie swoich własnych ograniczeń, swoich własnych, nie wiem, może wdrukowanych, nabytych informacji o sobie, które nie pozwalają Wam akurat w tym momencie ruszyć z miejsca. Może będziecie chcieli przeforsować coś, co albo od nowiu w rybach, od tego momentu nowiu w rybach macie w planie i to jest jakiś grubszy temat, trudniejszy temat, ale wiecie, że to się opłaci, przeforsowanie go albo realizacja tego, tylko nie będzie to szło tak prosto, łatwo i przyjemnie. Pojawią się jakieś trudności, nie wiem czego to będzie dotyczyło. Ja mam wrażenie, że bardziej Waszego wewnętrznego postrzegania siebie i
zmiany może swoich przekonań, zmiany może dróg schematycznych realizacji czegokolwiek, do czego byliście do tej pory przyzwyczajeni, a teraz trzeba być na przykład innowacyjnym i z innej strony podejść do czegoś. Wydaje mi się, że zdrowotnie też możecie trochę niedomagać. Drogi oddechowe mogą być zajęte, górne albo dolne. Możecie również cierpieć na jakieś dolegliwości psychosomatyczne, które będą w Waszym ciele się objawiały tak, a nie inaczej. U innego na przykład mogą być to problemy żołądkowe, u kogoś innego migreny, u jeszcze kogoś innego zupełnie inaczej. Więc to, co dzieje się w Waszym wnętrzu, ten stres, tak, który dzieje się w Waszym wnętrzu, ciało przejmuje na siebie i daje znać, że trochę zwolnij, zajmij się moim ciałem albo zajmij się, odłóż ten temat na chwilę i bądź tu i teraz, tak? Jest tutaj przeciążenie, jest tutaj no, jakiś trudny temat, słuchajcie, albo jest coś, o czym nie chcecie mówić, rozmawiać, albo nie jesteście na to gotowi, albo nie macie z kim po prostu porozmawiać i wszystko w sobie tłumicie, przegryzacie, macie gonitwę myśli i no, ten okres jest naprawdę taki trudny dla Was. Jeżeli mówiłabym do pań i panie miałyby jakiś problem, czy to większy, czy to mniejszy, to jest wskazane tutaj poszukanie oparcia w jakimś mężczyźnie. Czy to właśnie przez rozmowę, czy uświadomienie sobie, że na przykład mój partner, mogę liczyć na mojego partnera, albo jeżeli to nie jest partner, to może macie ojca, który zawsze dla Was jest. Albo to może być zupełnie jakaś inna osoba, rodzaju męskiego, która, do której możecie się zwrócić. Albo to może być, słuchajcie, też jakiś specjalista, doradca, do którego możecie pójść, powiedzieć o swoim problemie, a on pomoże Wam w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie, tak? Nie sądzę, żeby tu chodziło o kogoś w rodzaju terapeuty. Raczej kogoś, kto ma jakiś fach w ręku i może poradzić Wam, jak wybrnąć z jakiejś tam sytuacji. Może być trudno, bo słuchajcie, ja mam wrażenie, że Wasze myślenie i Wasze samopoczucie w tym cyklu księżycowym będzie takie, że niebo wali mi się na głowę. I co ja mam z tym zrobić? To jest koniec świata. Nie wiem, czego to będzie dotyczyło. Sami musicie się zorientować. Czy to jest na przykład jakiś problem, który wraca teraz ze zdwojoną siłą w tym cyklu księżycowym? Czy to jest coś, co nowego wyskoczyło i domaga się Waszej uwagi? Czy to jest coś małego, drobnego, jakieś takie, wiecie, życiowe drobnostki, które z perspektywy czasu okazują się nie być aż tak ważne, ale na tu i teraz są istotne. Czy to jest jakaś większa sprawa, która będzie miała konsekwencje jeszcze w przyszłości, czyli długoterminowo? Więc trudno mi jest powiedzieć, jeżeli chodziłoby o przełamanie swoich wewnętrznych ograniczeń, przekonań, wdrukowanych jakichś schematów, to tutaj jest konfrontacja z tym, słuchajcie, i własny obraz siebie, spojrzenie na siebie z zupełnie innej perspektywy, grzebanie trochę w swoim wnętrzu może przynieść zaskakujące wnioski, że nie do końca taki super jestem, czy taka super jestem, jak z tym się pogodzić, tak? Czyli tutaj może chodzić też o zmianę postrzegania siebie, czy podejścia do życia, swojego własnego życia, czy ogólnie życia. Taki trochę, słuchajcie,
mam wrażenie, że trochę matnia, ale nie taka matnia, z której nie ma wyjścia, tylko matnia, z której jest wyjście, ale na dany moment w tym cyklu księżycowym na razie tego wyjścia nie widzicie. Musi trochę czasu minąć, podejrzewam, że musicie dać sobie czas, dać czas również czasowi, żeby spojrzeć na to z zewnątrz, z perspektywy, bo tutaj za dużo jest myślenia subiektywnego, postrzegania subiektywnego i skupianiu się na drobiazgach zamiast spojrzenia tak z góry trochę, tak? Z lotu ptaka na problem. Widocznie taki czas do czegoś Wam jest potrzebny, dowiedzenia się również więcej o sobie na pewno w tym czasie, jeżeli będziecie uważni na swoje wnętrze, też ciało, symptomy, jakie daje ciało, jeśli chodzi o stres, tak? I odpowiednie reakcja na to. I dopiero z perspektywy czasu, kiedy myślę, że minie ten cykl księżycowy rozpoczynający się nowiem w rybach, kiedy słońce wejdzie do barana i będzie nów w baranie, to więcej będzie działania, tak, u Was. Bo tutaj na razie jest mniej działania. Są próby, oczywiście, ale tak jakbyście w siebie trochę nie wierzyli. Też mam wrażenie. I dopiero to słońce w baranie może dać Wam kopę energetycznego. Bo oczywiście będzie dla Was to, dla Waszego znaku zodiaku, tak, tego 30-stopniowego obszaru bliźniąt, będzie to sprzyjający aspekt słońca w baranie. Na razie nów w rybach, słońce w rybach robi do Was kwadraturę, więc no dlatego, też dlatego. Także trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że mimo wszystko poradzicie sobie, czegokolwiek to by dotyczyło. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Albo jeżeli macie ochotę i możecie, jesteście w stanie, to zajrzyjcie do opisu filmu. Tam jest link do platformy, gdzie można postawić twórcom kawę, filiżankę kawy. Mi będzie bardzo miło, że takie podziękowanie ze swojej strony uczyniliście. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymam kciuki i do następnych filmów. Witam wszystkie osoby spod znaku raka. To są dla Was karty na nowy cykl księżycowy rozpoczynający się nowiem w rybach 20 lutego. Dla Was ten nów w rybach i ten cały cykl księżycowy, który sygnifikuje nów w rybach, robi trygon. Z tym, że pamiętajcie, co mówiłam we wstępie, jeżeli chodzi o ten nów. Jeżeli wstępu nie słuchaliście, to proszę Was, cofnijcie się. Tutaj też trudne sprawy jakieś będą wychodzić na wierzch wraz z początkiem tego cyklu, czyli w okolicach nowiu w rybach 20 lutego. Trzeba będzie zająć się czymś, co jest... Słuchajcie, rzeczywistość pokaże się Wam w całej okazałości, czyli swoją twarz. Nie będzie można już ani odrzucać tej rzeczywistości, ani odrzucać, ani tworzyć sobie jakichś alternatywnych światów, tłumaczyć sobie czegoś. Po prostu fakty pokażą Wam się tak jakby w gołej prawdzie. I no, od Was będzie zależało, jak na to zareagujecie. Tutaj te karty, które wylosowałam, radzą Wam po prostu wziąć byka za rogi. Czyli nie odsuwać jakiegoś tematu, który jest niewygodny, albo tematu, który pokazał się no właśnie w całej swojej okazałości i gołą prawdę. Odpowiednio na to zareagować, czyli coś zrobić z tym, działać, nie zostawiać, bo może samo się rozwiąże, nie zostawiać, bo może ktoś mi pomoże, albo jak zamknę oczy, to zniknie. Nie. Macie wszelkie umiejętności, możliwości, nie wiem, czy zasoby, bo tutaj, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, to nie do końca się pokazuje, że możecie mieć, ale jesteście w stanie nawet to zdobyć, żeby ten temat trudny załatwić, tak?
pamiętajcie, że tutaj jest nacisk położony na kobiety, czyli powiedzmy, macie problemy rodzinne, problemy z, nie wiem, dziećmi, jest problem ze starszym pokoleniem, czyli z rodzicami albo teściami, na przykład zdrowotny, i słyszycie jakąś diagnozę. Więc trzeba ją przyjąć do swojej świadomości i zrobić wszystko, żeby jeśli jesteście w stanie, a tutaj widać, że będziecie w stanie, żeby albo zaopiekować się, albo zorganizować opiekę, powiedzmy, jeżeli o to by chodziło, dla teściów czy dla rodziców, albo pobiegać po specjalistach, tak? Co możemy z tym zrobić? Czyli dowiadywać się. Macie wszelkie, naprawdę w ręku macie wszelki wachlarz możliwości i umiejętności, bystrość umysłu, żeby coś z tym zrobić, żeby nie zostawiać tematu odłogiem, odłożyć na półkę, tylko coś z tym zrobić. Ten temat, czego to będzie dotyczyło, nie wiem, bo ja podałam Wam tylko przykład, tak? Przykład czy dwa scenariusze, ale bo dla każdego może coś innego wyskoczyć. I myślę, że ten temat, który będzie aktualny w tym cyklu księżycowym, on się nie rozwiąże, albo Wy go nie rozwiążecie podczas tych 28-29 dni do następnego Nowiu w Baranie, ale zdobędziecie informacje, zdobędziecie kontakty, zdobędziecie wiedzę i będziecie mogli w kolejnym cyklu kontynuować ten temat. Wasze zdrowie jako takie będzie ok. Tutaj pokazujecie się w bardzo dobrej kondycji, może dlatego, że będziecie musieli spiąć pośladki i coś załatwiać, coś robić. Rada jest taka, żebyście robili, żebyście się dowiadywali, żebyście nie odpuszczali, po prostu coś robili. Nie wiem, czy czeka Was na przykład, bo tutaj karta świata może sugerować o podróży, ale podróży nie takiej, wiecie, urlopie, tylko związanej z tym tematem trudnym, czyli na przykład może trzeba będzie polecieć gdzieś samolotem albo pojechać, gasić pożar. Na przykład coś się stało na drugim końcu Polski właśnie, u Waszych rodziców czy u Waszego dziecka, studenta. Nie wiem, co to będzie gaszenie tego pożaru. To jest jakiś fakt, który będzie Wam przedstawiony, on będzie miał miejsce w rzeczywistej rzeczywistości i po prostu będzie konieczna Wasza fizyczna obecność tam na miejscu, tak? To może być wszystko, to nie będzie przyjemne, to nie będzie na przykład taka informacja, fakt rzeczywisty, że Wasze dziecko poinformuje Was, no wczoraj wyszłam za mąż albo się ożeniłem. Nie, to będzie coś właśnie odwrotnego, czyli jakaś naga prawda w rzeczywistości, może nieprzyjemna informacja i trzeba będzie gdzieś tam fizycznie pojechać, żeby po prostu gasić pożar, tak? Poradzicie sobie. Tutaj pokazuje się, że Wy sobie poradzicie, że na wyżyny swoich umiejętności jesteście w stanie się wspiąć, wykrzesać z siebie maksymalną energię, skoncentrować się na rozwiązaniu tego tematu, czy dowiedzeniu się o tym temacie jak najwięcej, zdobyciu wiedzy po prostu i Wasze rady, Wasze działanie będzie skuteczne, tak? Tylko to nie będzie tak, że to się zamknie działanie w ciągu tego cyklu, 28 dni, jeszcze raz powtarzam. Temat może się przeciągnąć na kolejny cykl, może przejść na kolejny cykl, czyli na Nów w Baranie, kolejny cykl księżycowy. Nie wiem, czego to będzie dotyczyło, nie mam tutaj pokazane tematu, jaki temat, w jakim obszarze będzie. W każdym razie to będzie coś, co nie będzie może przyjemne na początku, a potem z tą nieprzyjemną rzeczą trzeba będzie się zmierzyć, nie tchórzyć, tylko po prostu z otwartą przyłbicą zmierzyć się z tym,
z tym faktem, z tym tematem i zacząć go załatwiać. Po prostu zacząć go załatwiać i koniec. Życzę Wam wszystkiego dobrego i oczywiście trzymam za Was kciuki. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło za taką wymianę energii. Albo jeżeli macie ochotę, jesteście w stanie, zajrzyjcie do opisu tego filmu, tam znajduje się link do platformy, gdzie można twórcom postawić po prostu filiżankę kawy. W taki sposób również możecie mi podziękować za postawienie kart, a mi będzie bardzo miło. Dziękuję Wam jeszcze raz i do następnych filmów. Witam osoby spod znaku lwa. To są dla Was karty na nowy cykl księżycowy, zaczynający się nowiem w rybach. Powiem Wam, że bardzo intensywny czas to jest dla Was. Bardzo dobry czas na działanie, na postawienie na siebie albo zabłyszczenie na różnych forach. To znaczy, czy to forum rodzinnym, czy zawodowym, czy towarzyskim. Jeżeli będziecie chciały, panie, bo tutaj głównie mam nacisk na panie, coś załatwiać, przeforsować w tym czasie, więc weźcie byka za rogi. Przy współpracy z innymi ludźmi, to znaczy tak, ludźmi, którzy, gdzie macie znajomości, tak? Na przykład szukacie pracy, to nie patrzcie na ogłoszenia, tylko rozsyłajcie wici wśród znajomych. Ktoś Wam może pomóc w tym sensie, że da Wam namiar, powiedzmy, na osobę z imienia i nazwiska w danej firmie, do której bezpośrednio możecie się zwrócić. Albo zaanonsuje Was u tej osoby, albo weźmie od Was CV i przedstawi tej danej osobie. To znaczy to CV przedstawi. W takim sensie, tak? Współpracujcie z ludźmi i postawcie na znajomości. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to tutaj też będziecie kierowniczką zamieszania, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, będziecie mieć nowe pomysły. Może słuchajcie, jest przednówek, jakby nie było. Luty, marzec, znak zodiaku ryb to jest przednówek, więc może tchnie w Was ten przednówek nową energię z nowymi pomysłami. Robimy remont całego mieszkania, całego domu, odświeżamy. I Wy będziecie dlatego kierowniczką zamieszania. Zapytajcie się swoich domowników, członków rodziny, czy tego chcą przede wszystkim, ale i tak Wy będziecie zawiadywać, bo to jest Wasz pomysł, to jest Wasza inicjatywa, będziecie wszystkim zawiadywać. Poszukajcie też, jeżeli będziecie szukać ekipy budowlanej, też wśród znajomych. Taki marketing szeptany, żeby to był, nie z ogłoszenia, tak? Czy gdzieś tam nieznana firma. Po pełni, już w marcu, możecie czuć się przeciążeni, bo za dużo będzie się działo. Po prostu, ale nie, że za dużo będzie się działo, bo świat przychodzi do Was, tylko Wy kręcicie światem i po prostu tak będzie się dużo działo, albo tyle weźmiecie sobie na głowę, że będziecie chcieli o wszystkim decydować, nie będziecie chcieli delegować na przykład obowiązków, tylko sami wszystko dopatrzeć. I normalnie mam wrażenie, że będziecie padać nosem na glebę. Z tego po prostu swojej własnej poczucia, konieczności, że musicie wszystkiego sami doglądać albo same. Więc trochę wyluzujcie. Nie chcę Wam radzić, żebyście delegowali obowiązki, bo jeżeli jesteście przekonani subiektywnie, że zrobicie wszystko najlepiej, no to mogę i tak sobie mówić, a postąpicie inaczej. Ale spróbujcie znaleźć oddech w kontaktach towarzyskich, czyli trochę oderwać się od tego zamieszania, które stworzyliście, tak? Pospotykać się z ludźmi. Również pokazuje mi się tutaj pod koniec cyklu, czyli w okolicach Nowiów, Baranie, troszeczkę wcześniej, energia dzieci, czyli
Zajmijcie się na przykład wnukami, czy no nie wiem, z dziećmi. Dzieci mają zawsze fajną energię, taką czystą i taką, wiecie, radosną. Na przykład, jeżeli ktoś z Waszych znajomych również ma dzieci, to fajnie byłoby, żebyście też pospotykali się z tymi znajomymi, bo ta energia dzieci jest fajna. Dla Was będzie taka rozprężająca, popatrzenie z innej perspektywy, tak? Też na siebie, na to, co Panie wzięły sobie na głowę i może Wam się też koncepcja zmieni. Też tak może być. Nie reagujcie również pod koniec tego cyklu, czyli tak w okolicach 15-18 marca, niedojrzale emocjonalnie. Bo może być tak, że to, za co się wzięłyście, Panie, od nowiu w rybach, bycie kierowniczką zamieszania, to raczej będzie szło gładko, tylko efekt może być na przykład nie taki, jaki sobie myślałyście na początku, bo będziecie szły na żywioł na przykład, bez planu, tylko to się okaże później. No i może ten efekt nie być taki, jak sobie tego to wyobrażałyście i możecie reagować niedojrzale emocjonalnie, czyli na przykład tupać nogą, obrażać się, trzasnąć drzwiami, czy zacząć płakać. Oczywiście w płaczu nie ma nic naprawdę złego, tylko to jest, wiecie, taka, inne symptomy reakcji niedojrzałej, tak? Jak dziecko możecie reagować. Ale generalnie powiem Wam, że bardzo intensywny czas. Za cokolwiek się weźmiecie, to Wam pójdzie. Czy to zawodowo, czy to, wiecie, prywatnie, czy nawet jeżeli będziecie chciały, Panie, poznać kogoś albo poszerzyć swoje grono znajomych, kontaktów międzyludzkich, to nic do Was ze świata nie przyjdzie, tylko Wy musicie wyjść do świata. Tak? Ja mówiłam to na początku, więc tutaj, słuchajcie, będzie Wam szło, grono znajomych może Wam się powiększyć, możecie przez to grono znajomych poznać kogoś, chociaż tutaj nie pokazuje mi się osoba, której poznacie, ale może nie w tym cyklu, może po prostu w tym cyklu poszerzycie tylko grono znajomych i to będzie baza, żeby tam w kolejnych miesiącach czy tygodniach przez to grono znajomych poznać kogoś, jeżeli szukacie kogoś do pary, tak? Także naprawdę tutaj postawcie na kontakty międzyludzkie, takie miłe, przyjemne, może odnówcie kontakty międzyludzkie z ludźmi, albo z przyjaciółmi, albo z ludźmi, z którymi dawno się nie widzieliście, albo zapiszcie się gdzieś na jakieś, nie wiem, ćwiczenia, jogę, nie wiem, aerobik, cokolwiek, bieganie, bo tutaj też jest taka energia, bardzo mocno sportowa, tak? Co tam Wam wpadnie do głowy, to będziecie kierownikiem zamieszania. Nie zabraknie Wam motywacji do tego, nie zabraknie Wam, to nie będzie słomiany zapał, o to mi chodzi. I naprawdę fajny czas dla Was. Super czas chyba, wydaje mi się, że w każdej dziedzinie życia za cokolwiek byście się wzięli. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, że tak wymienia mi się energią. Albo jeżeli chcecie mi inaczej podziękować, inaczej się odwdzięczyć za położenie kart, to w opisie filmu jest link do platformy, gdzie można twórcom postawić filiżankę kawy. Mi również będzie bardzo miło, że w taki sposób mi podziękowaliście. Dziękuję Wam jeszcze raz i do następnych filmów. Witam serdecznie osoby, które są spod znaku Panny i to są dla Was karty rozkład na nowy cykl księżycowy rozpoczynający się nowiem w rybach. Powiem Wam, że tutaj bardziej będzie chodziło o stosunki międzyludzkie, między Wami a innymi ludźmi albo jakimś konkretnym człowiekiem. Nie dajcie się na coś naciągnąć, bo ktoś może grać na Waszych emocjach czy na Waszym poczuciu empatii, może trochę Was wykorzystać. Możecie się rozczarować kimś albo jakimiś ludźmi. Będziecie tutaj chcieli trochę... Wiecie co? Tutaj pokazuje mi się poczucie winy. Czyli tak jakby ktoś wykorzystał Was, naciągnął Was emocjonalnie na coś i tak trochę zmanipulował, że ostatecznie Wy czujecie się jako osoby winne wszystkiego i jeszcze będziecie chcieli za to coś przeprosić. Więc świadomie
Bądźcie świadomi różnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli będziecie wyłapywać jakichś manipulantów, narcyzów, toksyczne osoby, to uważajcie, żeby wam, no po pierwsze, no nie kradli energii, żebyście nie czuli się wypompowani energetycznie i żeby nie naciągnęli was, tak? Nie chodzi o pieniądze. Chociaż może też o jakieś drobne kwoty chodzić, ale bardziej o to wewnętrzne poczucie, że nie dałam rady komuś tam pomóc i jeszcze muszę za to przeprosić, a ktoś zrobił focha, tak? Czyli ktoś odwrócił kota ogonem po prostu. Uważajcie na coś takiego. Bo wy będziecie pełni empatii, będziecie albo na przykład będziecie tak zakochani, może się zdarzyć tak, że w tym okresie znajdziecie kogoś, albo wcześniej troszeczkę znaleźliście kogoś i będziecie tak zakochani, a ktoś przyjdzie do was z zewnątrz, będzie zazdrosny i będzie ten balonik was chciał przebić i to zrobi, i będziecie czuć się winni, że jesteście zakochani, no bez sensu. Rozumiecie, słyszycie, o czym ja mówię, to jest po prostu bez sensu, więc uważajcie na takich ludzi, którzy będą psuć wam po prostu humor. Bo jeżeli dacie się wkręcić w coś, to pod koniec cyklu, gdzieś tak w okolicach 15, 18, może 19 marca, może nastąpić trzęsienie ziemi, albo się pokłócicie na śmierć i życie z taką osobą, albo po prostu ta osoba tak będzie wierciła wam dziurę w brzuchu, że doprowadzi do tego, że przestaniecie być zakochani i przestaniecie na przykład spotykać się z tą osobą, mimo że byliście szczęśliwi. Rozumiecie, o czym ja mówię, więc tu nie pokazuje mi się konkretna osoba, która byłaby manipulantem, ale z tych kart mogę wyczuć, że wszystko się, słuchajcie, dobrze zaczyna, a tak jakbyście się dawali wkręcić w coś i ostatecznie kończy się nie bardzo. Więc nie, świadomie przetwarzajcie informacje. Ja wiem, że słuchajcie, emocje, kontakty międzyludzkie oparte na emocjach, czy to pozytywnych, czy negatywnych, zawsze są tak jakby... Nasza świadomość przyjmuje jako pierwsze i dopiero potem, po jakimś czasie przychodzi analiza. Więc żeby u was przyszła analiza, to bądźcie świadomi tu i teraz, czy ta moja koleżanka czasami nie zazdrości mi, że jestem sparowana, sparowany i nie chce mi zepsuć tego, bo ona jest singielką i też chce, żebym ja była singielką. Singlem. Rozumiecie? Więc uważajcie na takich ludzi, którzy po prostu będą psuć wam humor. Tak to powiem eufemistycznie i łagodnie. Mogą zdarzyć się też osoby, które też będą chciały wkraść się w wasze łaski, bo będą miały w tym jakiś swój interes. To ja mówię o tych drobnych kwotach, tak? Czyli to może być... Mogą być osoby, które przyjdą do was, bo wiedzą, że wy jesteście, powiedzmy, oszczędni, macie coś tam na koncie, w portfelu, to poratuj mnie do pierwszego chociaż 50 zł, tak? I wy, mając dobre serce, poratujecie kogoś i ten ktoś powie komuś i nagle się okaże, że po te 50 zł każdy chce 5 dych od was i jest kolejka. Także no, uważajcie też na coś takiego. Nie mam tutaj takich, bądźcie bardziej asertywni, tak to powiem, czyli mniej receptywni, a bardziej asertywni, czyli jeżeli czujecie, widzicie, że ktoś się szykuje do zaczęcia tematu, żeby was na coś naciągnąć, to otwórzcie buzię pierwsi i na przykład zmieńcie temat, zapytajcie o coś, zmieńcie temat, tak możecie też lawirować, albo po prostu powiedzieć wprost, nie mam i już, nie musicie się tłumaczyć, po prostu powiedzenie nie mam. Owszem, to może wam jakieś tam relacje międzyludzkie z tymi, nazwijmy to w cudzysłowie, manipulantami zepsuć, tylko nie czujcie się, proszę was, nie czujcie się winni, ok? Bo komuś też będzie zależało na tym, żebyście czuli się winni albo mieli negatywne emocje,
bo tak mogą wami manipulować po prostu, mogą wami sterować. Więc uważajcie na to. Uważajcie również na jakieś sytuacje, które możecie się gdzieś zagapić, możecie się zamyśleć, możecie błądzić w chmurach i tu pokazuje mi się, że ostatecznie może być jakaś stłuczka na drodze, tak? Czyli niech wasza świadomość pracuje bardzo mocno, jeżeli jeździcie samochodem, miejcie oczy dookoła głowy, bo pod koniec tego cyklu, właśnie 15, 18, 19 marca, może się zdarzyć tak, że będzie niebezpiecznie na drodze dla was. Przez zamyślenie, przez zagapienie się, przez niezobaczenie czegoś, jak szarzeje dzień już, albo jak jest ciemno, tak? Albo mogą przestraszyć was na przykład nagłe światła. Czyli jedziecie sobie, jedziecie gdzieś, powiedzmy, za miastem, i oślepią was długie światła samochodu z naprzeciwka, bo ten kierowca nie zmienił na krótkie. Więc też tak może być. Musicie być czujni, spięci, zwarci, gotowi i nie być gapami. O to mi chodzi. Czyli nie zamyślać się, nie odpływać myślami, nie jechać na automatycznym pilocie, bo naprawdę tutaj może być niebezpiecznie. Czyli wszystko będzie ok, jeżeli postawicie na umysł, tak? Na umysł. Emocje oczywiście też są ważne, tylko nie dajcie się naciągnąć. Jeszcze raz mówię o tym, do znudzenia. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, że w taki sposób wymieniamy się energią. Ja ze swojej strony rozkładam karty, wy ze swojej strony dajecie coś w zamian. Albo jeżeli macie ochotę, jesteście w stanie, możecie zajrzeć do opisu tego filmu. Tam jest link do platformy, gdzie twórcom można postawić po prostu filiżankę kawy. Dla mnie będzie również to bardzo miłe, że w taki sposób chcecie się odwdzięczyć. Dziękuję wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam wszystkie osoby spod znaku wagi. To są dla was karty, dla was rozkład na nowy cykl księżycowy, który zaczyna się oczywiście nowiem w rybach 20 lutego. I tutaj jest bardzo dużo pracy wewnętrznej. Ten 12-domowy nów w rybach może robi jakieś konkretne tranzyty, aspekty do waszych planet osobistych albo świateł i dlatego tutaj tak się pokazuje. Ten nów w rybach, 12-domowy, aktywizuje wasze wnętrze, czyli to będzie czas zastanawiania się nad sobą, nad tym, co mi się nie udało w przeszłości. Będziecie się skupiać raczej na negatywach, nie wiem dlaczego, żałować jakiejś decyzji, żałować, nie wiem, przeszłości, upływającego czasu, trudno mi powiedzieć. I przede wszystkim będzie, słuchajcie, nów w rybach i w ogóle archetyp ryb 12 domu to jest archetyp ofiary. I tutaj też się pokazuje, że będziecie stawiać siebie w roli ofiary i z tej perspektywy wspominać, grzebać w sobie. Nie pozwólcie się sami sobie zdołować, ponieważ w okolicach pełni już w marcu możecie konstruktywnie, jeżeli do tego podejdziecie, wyciągnąć wnioski, że okej, takie i takie doświadczenia mam z przeszłości, to i to mi się, owszem, może nie udało, ale komu się udaje wszystko w życiu? Wejście tyłek w troki i na podstawie tego swojego, tego grzebania w sobie i szukania tylko i wyłącznie negatywów, odwróćcie to, że odwróćcie to na swoją korzyść. Czyli dobra, nie udało mi się to, ale dlaczego mi się nie udało? Bo może źle podszedłem do tego, bo może moja reakcja była niewłaściwa, albo ten człowiek mi to utrudnił, albo sytuacja mi to utrudniła i teraz ja już to rozumiem, wyciągam z tego wnioski i wiem, jak mogę to w przyszłości na swoją korzyść, znajdując się w podobnej sytuacji,
przetransformować. Tu jest mnóstwo pracy nad tym, czyli przepracowywania, przerabiania tego. Owszem, może dajcie sobie czas przez te pierwsze 2 tygodnie od 20 lutego na pławieniu się w żalu, smutku, płaczu, zamienionym czasem, czasami, czymkolwiek, ale potem od pełni marcowej bierzcie się już do roboty, przepracujcie to. Jeżeli jest konieczność, to idźcie porozmawiać z terapeutą, ze specjalistą, który wskaże Wam drogę, nowe możliwości i przepracuje z Wami jakiś temat, tak? Albo jeżeli tych tematów jest mnóstwo nieprzepracowanych z przeszłości, no to ziarnko do ziarnka, sukcesywnie i systematycznie chodźcie po prostu na naprawę Waszej duszy i Waszego umysłu, tak, do terapeuty. To jest bardzo dobry kierunek. Staniecie na nogi, zobaczycie, że staniecie na nogi i pod koniec cyklu tego księżycowego, czyli w okolicach marcowego nowiu w Baranie, staniecie już, rzeczywiście spojrzycie na świat, czyli nie przez pryzmat tego, że jestem beznadziejna, beznadziejny, czy to mi się nie udało, moje życie jest nic nie warte, nic nie osiągnąłem, przepracując to, czy przepracowując to, pod koniec tego cyklu już widzicie rzeczywistą rzeczywistość. Stajecie twardo na ziemi i stajecie możecie się z tym zmierzyć, tak? Też obiektywnie. Możecie również tu jest ogromna szansa, słuchajcie. Pokazana że to, co mi się nie udało w przeszłości, mogę tu i teraz, w teraźniejszości, nie patrząc w przyszłość, tylko tu i teraz przetransferować na plusy. Więc pamiętajcie o tym, jakkolwiek abstrakcyjnie może to teraz w moich ustach dla Was zabrzmieć, ale rzeczywiście tak tutaj się pokazuje. I skupienie się na rzeczywistej rzeczywistości, nie tylko na swoim wnętrzu, już po pełni w marcu, marcowej, da Wam, nie wiem, czy tu chodzi o odwrócenie Waszej uwagi, no bo to nie zniknie, tak? Wasze wewnętrzne poczucie krzywdy, powiedzmy, nie zniknie. Ale przepracowując to, przerabiając, uświadamiając sobie, jesteście, stajecie się silniejsi. Silniejsi w rzeczywistości, po prostu w stanięciu na nogach. Może tutaj jakiś temat nieruchomości, rodziny, wzorców rodzinnych też będzie podnoszony. Też może z gniazda rodzinnego jakieś niezbyt dobre doświadczenia. Zmierzenie się z tym tematem, skonfrontowanie się z tym tematem, może z tymi ludźmi, może z, nie wiem, z matką, ojcem, rodzeństwem. Trudno powiedzieć, w każdym razie nie uciekanie, tak, od tematu i przepracowanie tego tematu. Przez pierwsze 2 tygodnie, jak mówię, od nowiu w rybach do pełni marcowej jest topienie się w smutku, żalu. Potem tu nie chodzi o to, że macie na tyle siły, żeby odsunąć od siebie czy zepchnąć do szuflady, pod dywan to wszystko. Tylko zaczynacie od pełni marcowej patrzeć realnie na to, co było i zobaczyć szansę w tych negatywnych, jakichkolwiek doświadczeniach w przeszłości dla siebie już tu i teraz. Pamiętajcie o tym, jakkolwiek abstrakcyjnie to teraz brzmi, to jest dla Was szansa. Tu nie chodzi o jakieś sprawy karmiczne, tu nie chodzi o sprawy z poprzednich wcieleń. Tu chodzi o Wasze życie tu i teraz, tak? O Wasze może krzywe spojrzenie na siebie, wyprostowanie tego spojrzenia. Jeżeli sami nie umiecie, to idźcie do specjalisty. Na pewno otrzymacie pomoc i tutaj jest pokazana pomoc fachowa. Pomoc nie jednorazowa, ale długoterminowa, stanięcia na nogi. Pamiętajcie o tym.
to jest dla Was ogromna szansa. Też pokazują się tutaj lepsze zarobki, bo może, słuchajcie, inna wersja jest też taka, że może jesteście bezrobotni już od jakiegoś dłuższego czasu, albo bezskutecznie szukacie pracy, albo pracujecie tam, gdzie nie chcecie pracować. Więc w okolicach marcowej pełni zmienia się atmosfera, wpada Wam w ręce, w oko nowa oferta pracy i zmieniacie pracę, czy profil pracy, czy w ogóle branżę, w której pracujecie, i dlatego odzyskujecie wiarę w to, że możecie zmieniać swoją własną rzeczywistość tu i teraz. I przede wszystkim macie większe zarobki. Tak? Bo nie wiem, czy zima na przykład spowodowała, że w kieszeni hulał wiatr z różnych powodów i dopiero właśnie na przednówku, ale marcowym, nie lutowym jeszcze, tylko marcowym, już macie konkret w dłoni, czyli macie pieniążki w dłoni, tak? Zarabiacie pieniążki i już możecie się na tym oprzeć. Przepraszam, użyłam słowa pieniążki, nienawidzę tego słowa, ale zrobiłam to automatycznie, nieświadomie. Pieniądze, monety, o to mi chodzi, czyli konkret w ręku macie. I dlatego też Wasza pewność siebie może wzrosnąć i sprawczość również, tak? Czyli to są te dwa scenariusze, które ewentualnie mogą się u Was zrealizować. One mogą się dosłownie zrealizować, ale mogą się zrealizować też bardzo subtelnie. Musicie po prostu zauważać, jaka atmosfera krąży wokół Was i w Waszym wnętrzu, bo tutaj rozpoczyna się od Waszego wnętrza, a potem od pełni marcowej siła ciężkości przechodzi na zewnętrze, czyli sprawy typowo materialne, przyziemne, zawodowe, finansowe i tak dalej. Także uważam, że to jest bardzo wartościowy czas. Będzie bardzo wartościowy czas dla Was, jeśli będziecie uważni na to, tak? I jeżeli nie zatrzymacie się tutaj na tym, że tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. I dni ciągną się jak makaron. Pamiętacie tą piosenkę z Wojny Domowej? Więc jeżeli się na tym nie zatrzymacie, to tutaj jest bardzo dobry rozwój wypadków. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Wymieńcie się energią ze mną w podziękowaniu za rozłożenie kart. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Albo jeżeli jesteście w stanie, czujecie, że chcecie to zrobić, to w opisie tego filmu znajduje się link do platformy, gdzie można twórcom postawić kawę. Mi będzie bardzo miło, że w taki sposób chcieliście się odwdzięczyć. I wypiję tą filiżankę kawy za Wasze powodzenie. Dziękuję Wam, wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca. To są dla Was karty, dla Was rozkład na nowy cykl księżycowy, który rozpoczyna się nowiem w Rybach 20 lutego. Ten nów w Rybach, 12-domowy, robi do Was kwadraturę. Jeżeli nie słuchaliście wstępu, ja tam mówię sporo o tym nowiu. Tu się rzeczywiście pokazuje na początku tego cyklu, że nic się właściwie nie dzieje, że jest dobrze Wam jak jest. Może uruchamiają się bardziej Wasze emocje, czy takie myślenie emocjonalne, albo przez pryzmat Waszych emocji. Tak mi dobrze tutaj zostanę, czy to będzie chodziło o pracę zawodową, czy będzie chodziło o sprawy relacyjne, rodzinne. Dobrze jest jak jest, lepiej nic nie zmieniać, tylko jednak okazuje się po tym nowiu w Rybach, w kolejnych tygodniach, tygodniu czy dwóch tygodniach, że jednak coś Wam nie pasuje. Nie to, że nie pasuje Wam ta osoba czy ta sytuacja, tylko chcielibyście coś zmienić, że jest trochę zastój, w tym sensie, że się nic nie dzieje. I strzelce, jak to strzelce, bardzo często są kierownikami zamieszania i patrzą dalej niż bliżej, tam gdzie u sąsiada trawa jest bardziej zielona, więc strzelce biorą sprawę w swoje ręce. W okolicach pełni marcowej już jakąś sprawę ruszacie, ale nie sami, tylko wspólnie, może dla dobra wspólnego. Czy to zespołu w pracy, czy rodziny jako zespołu, żeby
no coś się działo po prostu, tak? Żeby dobrze, fajnie było tak, jak było, ale nie chodzi o to, żeby coś radykalnie zmienić, tylko żeby tam jakiś ruch wprowadzić, żeby. Bo jak jest za dobrze, bo jak jest za stagnacyjnie, no to znaczy, że się cofamy, a strzelec nigdy się nie cofa, on zawsze biegnie do przodu. Tylko o co tutaj chodzi w tym cyklu księżycowym? Mierzcie siły na zamiary, bo możecie się rozczarować, bo nie wszyscy mogą chcieć tego samego co Wy. Albo możecie nie brać pod uwagę, że ktoś może mieć inne priorytety niż Wy. I jak usłyszycie odmowę, to jak co robią strzelce? Jak nie drzwiami, to oknem. I jak ostatecznie usłyszą odmowę, to będą bardzo zdziwione, że ktoś nie chce czegoś, czego Wy robicie dla dobra innych ludzi. No czasami niestety tak bywa, że ludzie wiedzą lepiej, czego oni chcą, albo może nawet nie wiedzą, że to, co dla Was Wy chcecie zrobić, to będzie lepsze, a oni nie mają ochoty tego po prostu zrobić. Albo nie są na to gotowi, więc weźcie to pod uwagę, bo tu może być wielkie, wielkie zdziwienie. Też rozczarowanie niektórymi ludźmi, tak? Tu nie chodzi o to, że zerwiecie kontakt z kimś, tylko możecie się dowiedzieć, że tacy super nie jesteście, jak myśleliście i nie wszystkie Wasze pomysły są super. Czyli mierzcie siły na zamiary, możecie usłyszeć w tym cyklu księżycowym kilka niemiłych słów o sobie, albo o sytuacji, którą stworzyliście, albo odkryć, że na przykład wasze grono znajomych, przyjaciół, nie każdy lubi się z każdym, ale się tolerują, tak? Możecie to odkryć i być bardzo zdziwieni. Jeżeli będziecie mieli ciągoty do tego, żeby więcej wydawać niż macie, to też pod koniec tego cyklu księżycowego zdziwicie się bardzo, czyli gdzieś tak w okolicy 10, 15, 18 marca zdziwicie się bardzo, bo przyjdzie do Was na przykład wyciąg bankowy albo po dłuższym czasie spojrzycie na swój rachunek bankowy albo nie wiem, cokolwiek innego, że no kurde, za dużo wydaję. Albo chcąc mieć ciepełko w domu, podkręcacie kaloryfery na full i właśnie w marcu może przyjść rozliczenie, no i się zdziwicie, tak? Czyli co zasiałeś, to zbierasz, no niestety. Masz czarno na białym teraz. I no trzeba będzie jakoś zareagować, tak? No reklamacji nie ma co składać, chociaż możecie, bo tutaj są sprawy urzędowe pokazane, sprawy takie papierkowe, dokumentowe, no ale tyle, ile stoi na liczniku, no to sorry, faktów nie można wymazać, fakty są faktami. Więc uważajcie na coś takiego, uważajcie również na sprawy wodne w swoim domu, czyli wodę, rury, kanalizację, bo może gdzieś coś cieknąć, albo kapać i Wy tego nie zauważycie i możecie zalać sąsiadów na dole. Albo po prostu sąsiedzi mogą stwierdzić, o to mamy okazję wyciągnąć trochę pieniędzy z ubezpieczenia. To może być kapanie, a to może być po prostu lanie się ciurkiem tej wody. Czyli uważajcie, to, zwłaszcza jeszcze w lutym, czyli od 20 lutego do gdzieś tak 5 marca. Jeżeli będzie mróz, tak, nie wiem gdzie żyjecie, nie wiem gdzie mieszkacie, bo nie mamy teraz takich zim, które są po minus 20 stopni, w lutym też czasami, tak, luty podkuj buty, było takie przysłowie, ale może na przykład chwycić mróz, tak, 1-2 dni, minus 10 stopni, minus 8 i uważajcie na, żeby rury Wam nie pękły, nie wiem, żeby gdzieś woda nie zamarzła, tak? Żeby na balkon nie stawiajcie jakiegoś, nie wiem, garnka z zupą, bo zapomniecie o tym, a potem się Wam wyleje to wszystko, jak się rozmrozi. Także na takie rzeczy uważajcie. Może trzeba będzie tutaj rzeczywiście jakieś naprawy dokonywać na rzecz sąsiadów, na rzecz ludzi, których przez swoją też niefrasobliwość no możecie zalać. Mi się to kojarzy właśnie z rozmrożeniem, płynięciem wody. I będą po prostu też sprawy papierkowe załatwiane.
ubezpieczenie ruszane. To może być też, słuchajcie, w samochodzie coś, tak? W samochodzie zamarznie, potem nie będzie można ruszyć, trzeba będzie samochód, nie wiem, do warsztatu oddać i też są jakieś takie sprawy, warsztat, ubezpieczalnia. Też może coś takiego być. Czyli, ale to będą, słuchajcie, takie rzeczy niegrube, one mogą być upierdliwe. Czyli one mogą nie to, że spędzać Wam sen z powiek, tylko o Jezu, jeszcze to muszę załatwić, o Jezu, jeszcze tego mi brakowało na głowie. Ale mi się wydaje, że z uśmiechem Wy to załatwicie jakoś, do tego się ustosunkujecie. Także jak nie drzwiami, to oknem, pamiętajcie, to jest Wasza cecha. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo byłabym Wam wdzięczna za wymianę energii między nami. To znaczy pozostawienie komentarza, pozostawienie subskrypcji, pozostawienie łapki w górę. Albo jeżeli macie ochotę i czujecie potrzebę, żeby w inny sposób mi podziękować, to w opisie tego filmu znajduje się link do platformy, gdzie można po prostu twórcom postawić kawę. Tam jest mój profil, możecie wybrać sobie z trzy różne możliwości są, czyli jedną z tych trzech możliwości, żeby postawić mi kawę, a ja napiję się filiżankę kawy za Wasze powodzenie i zdrowie. Dziękuję serdecznie, do następnych filmów. Witam serdecznie osoby spod znaku Skorpiona. To są dla Was karty, dla Was rozkład na ten nowy cykl księżycowy, rozpoczynający się nowiem w rybach 20 lutego. Tutaj bardzo mocno sprawy emocjonalno-materialne będą Was zajmować. No ten nów w rybach, tak, 20 lutego robi do Was trygon, więc jakby nie było, to jest sprawy dwunastodomowe związane z tym horoskopem, też na Was tu wpływają. Wiecie co, tutaj będzie chodziło o coś, co będziecie chcieli przeforsować dla swojej własnej przyjemności, wygody i dobrego samopoczucia, ignorując fakty. Bo jeżeli to miałoby do czynienia na przykład z Waszymi sprawami rodzinnymi, to owszem, można udawać, że się czegoś nie widzi dla dobra wspólnego, tak? Tylko potem to może się skumulować i pod koniec cyklu, czyli gdzieś tak w okolicach Nowiu w Baranie, tak może Was wkurzyć, że wygarniecie wszystko. A Wasz partner albo rodzina może być zaskoczona, kurde, o co tej babie chodzi? Albo o co temu facetowi chodzi? Było tak dobrze, a tutaj nagle taka bomba wybucha. A jeżeli będzie chodziło o Wasze sprawy finansowe, to nie przeoczcie niczego. Bo tutaj pokazuje się, że albo za dużo będziecie wydawać pieniędzy, albo w danym okresie, czy poprzedzającym również nów w rybach, coś Wam umknęło w rachunkach, i przychodzi, to znaczy to nie przychodzi monit, to nie przychodzi konieczność spłaty czegoś, tylko pomimo tego, że odkryjecie, że czegoś Wam brakuje, jakiejś kwoty Wam brakuje, bo za dużo wydaliście, albo zapomnieliście, że coś wydaliście i będziecie dalej wydawać, bo będziecie sobie chcieć sprawić przyjemność. Więc ja bym tutaj uważała, czasy są takie, a nie inne, bo jeżeli za dużo pieniędzy wydacie na swoje przyjemności, a nie daj Boże, jeżeli, mówię teraz do pań, jeżeli poznałyście mężczyznę i ten mężczyzna obiecuje Wam gruszki na wierzbie, a Wy też pożyczacie mu pieniądze albo płacicie za niego po prostu, mimo że jego stać na to, albo on mówi, że go nie stać, a tak naprawdę go stać. Więc nie daj Boże, jeżeli coś takiego Wam się wydarzy i będziecie tak robić, to nie bądźcie zaskoczone, że po prostu Wasze konto będzie puste. Spójrzcie na tego wisielca, jak mu pieniądze uciekają z kieszeni. Dosłownie. Więc uważajcie, z kim tańczycie, panie, i kto ten mężczyzna zacz jest. Więc no nie miejcie aż takiego otwartego serca.
tak? Jeżeli ten mężczyzna byłby, powiedzmy, kimś z rodziny, czyli na przykład partnerem waszym, albo ojcem, albo kimś, do kogo wy możecie się zwrócić, bo wam zabrakło, to on was poratuje. Tylko na piękne oczy was nie poratuje. On będzie chciał prędzej czy później zwrotu tych pieniędzy. Tak? Nie wiem, czy tutaj będzie chodziło, że zwrotu pieniędzy, bo pożyczy wam na procent, ale może będzie wam brakowało większej sumy, której wy nie macie teraz. I tu nie chodzi o to, słuchajcie, że wam będzie brakowało do pierwszego, tylko wam będzie może brakowało na jakieś zbytki, tak? Zastanówcie się, czy chcecie pożyczać pieniądze na swoje zbytki. Jeżeli chcecie zrobić sobie ekstra urlop i zapłacić za kogoś, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, słuchajcie. To może być człowiek, ale to może być, słuchajcie, też instytucja finansowa, czyli bank. Więc zastanówcie się, czy chcecie się zadłużać dla swojej i kogoś przyjemności. To może być, słuchajcie, również taka sytuacja, że przeoczycie jakiś termin. Ja mam wrażenie, że tutaj są zawieszone jakieś sprawy bankowe. Czekajcie, niech sobie pomyślę, bo z czymś mi się to kojarzy. To nie było w tamtym roku, że można zawiesić w banku jakieś raty? Była taka akcja, że do jakiegoś, szybko trzeba było się decydować, składać papiery, żeby zawiesić spłatę jakiegoś kredytu. Chyba to o hipotekę chodziło, tak? Nie wiem, bo ja tutaj w Polsce nie do końca się orientuję, o co chodzi. W każdym razie może się okazać, że przeoczycie termin w tym okresie, że te raty już się odwieszają i bank będzie chciał od was po prostu spłaty, nie? I ta spłata może być wyższa niż wcześniej. I tutaj pod koniec cyklu w okolicach Nowiu w Baranie trzeba będzie po prostu zmierzyć się z rzeczywistością, zacząć coś załatwiać, biegać za czymś, podpisywać papiery, nie wiem, dowiadywać się, albo po prostu włożyć podwójną energię w zarabianie pieniędzy. Niestety, tak tutaj się pokazuje. Czyli pamiętajcie, podsumowując tą moją opowieść. Kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardy tyłek, tak? W jakiejkolwiek dziedzinie to by dotyczyło, zwłaszcza relacji miłosnych. Nie pożyczajcie pieniędzy, nie dawajcie pieniędzy na piękne oczy, nie wierzcie mężczyznom, którzy próbują was omotać, że im coś zabrakło, a tak naprawdę oni mają pieniądze, tylko nie chcą swoich pieniędzy wydawać. Uważajcie na swoje spłaty zadłużeniowe, zobowiązań, bo możecie coś przeoczyć, albo czegoś nie dopatrzyć, albo nie złożyć w odpowiednim terminie jakiegoś papierka i dopiero pod koniec tego cyklu w okolicach Nowiu w Baranie, przed Nowiem w Baranie, będzie bieganie w popłochu, żeby to wszystko nadrobić. Także na to uważajcie. Tu mogą być również zakochania, sprawy miłosne są, ale nie do końca możecie być usatysfakcjonowani, nie wiem, z okazywania zainteresowania przez tego mężczyznę albo tą kobietę do was, albo kontaktów, bo wy byście chcieli, żeby było miło, pięknie, a ten mężczyzna czy ta kobieta jest skupiony bardziej, jest rzeczowy, tak? Czyli on może wam pokazać bardziej, że wam zależy, niż mówić piękne słówka do ucha. Także też tak może być. Generalnie ten okres, tak, cyklu księżycowego Nowiu w Baranie, powiedziałabym tak, mało się dzieje, a potem nagle w ostatnim tygodniu cyklu, czyli powiedzmy tak gdzieś od 10 marca, dostajecie motorka w tyłku i po prostu naraz trzeba będzie wszystko załatwiać, to co przeoczyliście, zaniedbaliście wcześniej, tak? Czyli no ogarniecie to, ale jakim kosztem, nie? I tak z oddechem na plecach, że terminy gonią. Także tak wygląda cała atmosfera. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś suchą stopą przebrniecie przez ten okres. Życzę wam wszystkiego dobrego. Wymieńmy się energią,
Czyli zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, albo jeżeli macie ochotę, to w opisie mojego filmu jest link do platformy, gdzie można postawić twórcom filiżankę kawy. Mi będzie bardzo miło, że w taki sposób również chcieliście podziękować za odczyt kart dla Was. Dziękuję, wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. To są dla Was karty na nowy cykl księżycowy, który rozpoczyna się oczywiście nowiem w rybach 20 lutego. I powiem Wam, że tutaj kończy się dla Was jakiś taki okres zawieszenia i poczucia braku sprawczości. Ruszacie naprawdę błyskawicznie z jakimś pomysłem. Może biliście się z myślami w poprzednich tygodniach albo całą zimę z jakimś swoim własnym pomysłem, który chcieliście wdrożyć, już zrealizować, i teraz będzie na to czas właśnie na przednówku. Dlaczego? Myślę, że no przede wszystkim ten nów 12-domowy w rybach robi do Was sekstyl i wewnątrz siebie przeanalizowaliście za i przeciw i wreszcie podjęliście jakąś decyzję, która przez długi okres czasu no, powodowała stan zawieszenia u Was. Słuchajcie, może też poczujecie wiosnę i może zacznie Wam się chcieć, czyli to jest właśnie poczucie tej sprawczości, że ja mogę już teraz zacząć coś działać, realizować, wdrażać w życie. Może też po prostu będziecie chcieli po zimie zacząć uprawiać sport. Dlaczego nie? Bo stwierdziliście, że staliście się trochę misiami i trzeba parę kilo zrzucić. Tu samo zaparcie jest bardzo ważne. W czymkolwiek, czegokolwiek to by dotyczyło i w czymkolwiek byście realizowali ten swój pomysł, zamysł, samo zaparcie. Nieodpuszczanie. Koziorożce są w tym dobre, czyli jak coś postanowią, to konsekwentnie będą do tego dążyć. Ale tutaj pokazuje się, że nie... ojej, chciałam powiedzieć po niemiecku, bo jest takie po niemiecku przysłowie powoli, powoli, ale skutecznie. I to dotyczy archetypu koziorożca, czyli powoli, ale skutecznie, ale tutaj w tych kartach pokazuje się szybko i skutecznie, czyli nie powoli. Więc jeżeli bijecie się nadal z myślami, albo nawet w okolicach nowiu w rybach i troszeczkę wcześniej biliście się z myślami o czymś, to już nie jest czas, żeby przeciągać sprawę i a może jakoś jeszcze przemyślę, a może z drugiej strony. Nie, po prostu już teraz podejmujecie decyzję i wdrażacie coś w życie. I powiem Wam, że kończycie ten cykl księżycowy, czyli tak w okolicach nowiu w Baranie, już przed nowiem w Baranie, w marcu, zadowoleni z siebie, że może nie zobaczycie efektów takich spektakularnych czegoś, czego się podejmiecie, ale malutkie symptomy zobaczycie. Dowiecie się czegoś więcej o sobie, dowiecie się czegoś więcej o tej sprawie, którą będziecie chcieli ruszyć i możecie sobie przybić piątkę, że podjęliście dobrą decyzję. Róbcie coś z pasją, po prostu. Tutaj jest pokazana pasja, konsekwencja i dążenie do tego, czego chce. To może być nawet, słuchajcie, wyjazd gdzieś do pracy, czy przeprowadzka za granicę, bo bardziej tutaj może być zagranica. To może być, słuchajcie, też tak, że biliście się z myślami dłuższy okres czasu i nagle dostajecie, piorun was trafia i mówicie, ach, raz kozie śmierć, robię to czy tamto. Tak też może być i okaże się, że to jest dobra strategia, czyli słuszna koncepcja, jak to w misiu było mówione. Tylko trzymajcie się tego, tak? Nie zarzucajcie czegoś w połowie drogi, nie zarzucajcie czegoś przed metą, bądźcie konsekwentni, a rezultaty, może takich, no właśnie, rezultatów jeszcze w pierwszej połowie, drugiej połowie, znaczy pierwszej połowie marca nie zobaczycie. Jak to będzie w kolejnym cyklu księżycowym od nowiu w Baranie, to tutaj się nie pokazuje, ale przede wszystkim dowiecie się więcej czegoś, zobaczycie coś więcej, rozszerzą Wam się horyzonty
Może słuchajcie, tutaj nawet chodzi o jakiś wasz talent, który przy okazji się ujawni. Talent do czegoś, o czym nie mieliście wcześniej pojęcia. Także słuchajcie, fajny czas, ruszajcie z kopyta. Po prostu niech z kopyta kulik rwie, tak, ten kulik. I bądźcie odważni. Odważni, z otwartą przyłbicą. Nawet jeżeli wszyscy będą mówili wam dookoła, że to nie ma sensu, to wy bądźcie konsekwentni, bo jak raz podjęliście decyzję, to idźcie w tym kierunku. To jest słuszna koncepcja, jeszcze raz powtórzę. Także wszystkiego dobrego wam życzę, czegokolwiek będzie dotyczyło, tak? Ten temat będzie dotyczył rozszerzania swoich wpływów i zasięgów jakichkolwiek. Mam nadzieję, że wam się uda, bo tutaj widać w kartach, że wam się uda. Dziękuję wam za dzisiaj. Proszę was również o wymianę energii między nami, czyli zostawcie komentarz, subskrypcję, łapkę w górę, albo jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie do opisu tego filmu, tam jest podany link do platformy, gdzie można twórcom postawić kawę. Tam jest wybór z trzech rodzajów. Mi będzie bardzo miło, że w taki sposób też się odwdzięczycie. Także wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam serdecznie osoby spod znaku wodnika. Wszystkie wodniki to są dla was karty, dla was rozkład na cały cykl księżycowy rozpoczynający się nowiem w rybach 20 lutego. Ten nów w rybach, jesteście też w ten nów zaangażowani, ponieważ no, 12 dom zaczyna się w wodniku, więc no, też jesteście poniekąd zaangażowani w ten nów. O co będzie tutaj chodzić? Będzie chodzić o zasoby finansowe, które się kurczą, albo okaże się, że po prostu byliście trochę rozrzutni, albo wasze partnerki były rozrzutne. Albo chcecie w coś zainwestować, a nie macie aż tyle środków finansowych. I będziecie przez pierwsze 2 tygodnie kombinować, co tu zrobić, żeby zebrać odpowiednią kwotę, albo co zrobić, żeby te pieniądze mieć. Życie będzie wam pokazywało, że masz już tyle, że więcej nie potrzebujesz. To znaczy, wiecie, tyle zasobów finansowych dla każdego to jest różnie, no ale nie wiem, jakie to będą kwoty, ale będzie wam zależało na tym, żeby mieć więcej. I no niestety życie tutaj jeszcze w lutym, jeszcze do początku marca niekoniecznie będziecie mogli ruszyć z tematem jakimkolwiek, na cokolwiek będziecie potrzebowali tych pieniędzy i czegokolwiek będzie to dotyczyło. To może być również temat pieniędzy sensu stricte, ale temat również materii w waszym życiu. Czyli upiększenia sobie życia w tym sensie, że swojej własnej nieruchomości, odświeżenie czegoś. To może być poniekąd remont również, to tak wiecie, podskórnie, w drugim skojarzeniu. Może się po prostu okazać, że nie ma aż tyle, tak? I jaka rada tutaj jest? Zwróćcie się do jakiegoś fachowca, do jakiejś osoby, która może wam coś poradzić. Sami czegoś nie załatwicie, sami tematu nie ruszycie, tylko we współpracy, w porozumieniu z kimś. Nie, że z grupą ludzi, tylko że z drugim człowiekiem. To może być wasz partner, to może być zupełnie ktokolwiek inny, kto ma na dany moment szersze horyzonty niż wy i wspólnie tutaj osiągniecie doskonałe rezultaty. Nie tylko wy jako osoba pojedyncza, ale wspólnie. Pamiętajcie o tym, że w tandemie lepiej jest. Może się również okazać, że wasze umiejętności typowo ziemskie, typowo przyziemne, czyli to może być, nie wiem, zarządzanie finansami, zarządzanie domem, coś na zasadzie, wiecie, XIX-wiecznej, XVIII-wiecznej ochmistrzyni, zarządzanie wydatkami, wpływami, nie ogarniacie tego. I pokażę wam życie to bardzo boleśnie w trzeciej dekadzie lutego i na początku marca, że sorry, nie ogarniam tego.
nie znam się na tym. To mogą być sprawy finansowe domowego budżetu, ale to mogą być też generalnie sprawy na przykład rozliczeń podatkowych, złego zaksięgowania czegoś albo przekazania swojej księgowej nie takiego papierka, którego trzeba. Albo informacja zwrotna od księgowej, że słuchaj, no nieciekawie jest, tak? Czyli tylko i wyłącznie wybrniecie z tego poprzez dogadanie się z drugim człowiekiem, współpracę z drugim człowiekiem. Tu będzie chodziło o sprawy finansowe, o jakieś straty również finansowe, o jakieś pieniądze, materię, która przecieka Wam przez palce. Coś, co... czego nie dopatrzyłyście, nie dopatrzyliście i właśnie ubywa. Czyli to może być na przykład, jeżeli nie chodziłoby o pieniądze, a o materię, to na przykład mieliście zapasy. Zrobiliście powiedzmy jesienią słoiki. Tak? Do słoików napakowaliście cukinii, ogórków, czegokolwiek, żeby było taniej w zimę. No i może się okazać na przednówku, że te słoiki były źle zamknięte, czyli działałyście na swoją własną szkodę, panie. No i wszystko się spleśniało, zepsuło się i praca poszła na marne. I właśnie dlatego, tak, powiedziałam, że to może być coś, czego nie dopatrzyłyście. Na czymś się nie do końca znałyście, zrobiłyście, myślałyście, że dobrze zrobicie, a okazuje się ostatecznie, że nie do końca. To może być taka materia, ale to może być też materia finansowa. Prawda? Albo możecie również odkryć, że macie w rodzinie albo gdzieś w firmie kogoś, kto podbiera Wam kasę. Też możecie coś takiego odkryć. Że Wam ubywa pieniędzy, na przykład jakichś drobniaków. I kto to jest? Czyli trzeba też się będzie dogadać, jeżeli to jest na przykład Wasze dziecko, jaki dziecko ma problem. Bo może nie chodzić o pieniądze, tylko może chodzić na przykład o strach dziecka, żeby się do Was oficjalnie zwrócił. I trzeba ten problem będzie rozwiązać. I Wy go rozwiążecie, tak? Czyli nie siłą, nie krzykiem, jeżeli takie coś by się okazało, że macie w rodzinie takiego małego złodziejaszka, tylko spojrzeć głębiej, co stoi za tym, tak? Dlaczego to dziecko nie przyjdzie do mnie i nie poprosi o kieszonkowe, tylko chce zrobić to w sposób taki, żeby nikt o tym nie wiedział. Spojrzyjcie głębiej, a naprawdę tutaj pokazuje się wyjaśnienie sytuacji i znalezienie rozwiązania. Mogą też również pojawić się kłopoty zdrowotne, jeżeli chodzi o Wasze ciało. No wiadomo, że kłopoty zdrowotne zawsze związane są z ciałem najczęściej, czasami z chorobami duszy czy umysłu, ale tutaj będzie chodziło o ciało. Może jesteście, tak Wam ten przednówek, tak, jeszcze nie wiem, może cały luty da Wam w kość, że nie doleczyliście czegoś wcześniej. I teraz podwójnie położyła Was choroba do łóżka. Czyli podwójnie wróciło coś, tak? Ze zdwojoną siłą. Albo zbagatelizowaliście wcześniej jakieś symptomy, albo symptomy były mylne i myśleliście, że tylko boli Was gardło, a okazuje się, że jednak to jest coś innego. I tutaj też się pokazują takie zawirowania zdrowotne. Tu pośrednio, nie jest pokazane bezpośrednio, ale konieczność pójścia jest na badania do lekarza, czy może zrobienie całego obrazu krwi, tak, badania krwi, nie tylko to jakiegoś wycinka, albo całego, bo po prostu musicie postawić siebie sami na nogi. I tu też dlatego jest ta współpraca z drugim człowiekiem, w tym wypadku na przykład z lekarzem. I wszystko będzie ok. Także zajmijcie się takimi dziedzinami, bardzo przyziemnymi w swoim życiu. Mam nadzieję, że wszystko Wam się uda, bo tutaj widać w kartach, że Wam się uda, że wszystko będzie już pod koniec cyklu księżycowego, czyli tuż przed nowiem w Baranie, w marcu. Wszystko będzie ok, tak? Już macie i energię własną naładowaną i nie wiem, załatanie dziur w budżecie, czegokolwiek by to dotyczyło, także tu jest wszystko w porządku. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bardzo bym Was również prosiła o wymianę energii, czyli
pozostawienie komentarza, subskrypcji, łapki w górę, albo jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie do opisu filmu, tam znajduje się link do platformy, gdzie można twórcom po prostu postawić kawę, filiżankę kawy, tam do wyboru są trzy możliwości. Mi będzie bardzo miło, że w taki sposób też chcieliście się odwdzięczyć. Dziękuję Wam i do następnych filmów. Witam bardzo serdecznie osoby spod znaku ryb. To są dla Was karty na cykl księżycowy, który zaczyna się nowym Waszym znaku. Będzie trwał ten cykl gdzieś tak 28-29 dni, bo to jest cykl księżycowy, tak? Nie kalendarzowy. I słuchajcie, tutaj pokazuje mi się oczywiście bardzo mocna emocjonalna energia, bardzo pasująca do Was. Panie mogą rzeczywiście się zakochać. Może pojawić się w ich życiu mężczyzna, któremu będzie na Was zależało. Jeżeli mówię do mężczyzn, tak samo. Możecie po prostu zakochać się i patrzeć razem w księżyc, mówić wiersze, czytać poezję, wiecie. No tak tutaj mi się pokazuje i latać 3 centymetry nad ziemią. Możecie również planować wspólną przyszłość. Oczywiście wspólną przyszłość na podstawie swoich własnych przeszłych doświadczeń, tak? Czyli zakładam, że jesteście w takim wieku, że to nie jest Wasz pierwszy związek, czyli macie jakieś związki za sobą, macie jakieś doświadczenia za sobą i mądrzejsi o te doświadczenia możecie mimo wszystko chcieć po prostu iść wspólnie dalej przed życie. I to będzie raczej inicjatywa ze strony mężczyzny. Może być również tak, że będą wracały do Was sprawy z przeszłości związane z jakimś mężczyzną. Nie wiem, czy to będzie Wasz były, którego temat jeszcze będzie krążył wokół Was w tym cyklu księżycowym. Może on chcieć, jeżeli to byłby ten były, tak, albo była, to może ta osoba chcieć grać na Waszych emocjach, no bo Was zna i chcieć od Was, nie wiem, czy żebyście przyjęli go z powrotem, czy żebyście byli łagodni, nazwijmy to tak, dla niego, dla niej w jakimś tam w tym okresie, ponieważ on na przykład ma trudny okres w życiu. Może czasowo będzie chciał wrócić do Was. Ale nawet jeżeli, słuchajcie, byłoby tu pogodzenie się par, które są w separacji, które rozstały się, to tutaj jest powrót. Tutaj jest tak czy siak pokazany powrót i żyli długo i szczęśliwie. Przynajmniej w tym cyklu księżycowym, bo ja nie mówię, że żyli długo i szczęśliwie przez kolejne lata, bo to są karty tylko na ten cykl księżycowy, czyli od 20 lutego do około 20 marca. Nie wiem konkretnie, kiedy jest nów w baranie. Czyli ten cykl księżycowy pokazuje mi się, tutaj żyli długo i szczęśliwie. Albo to będzie ktoś nowy, jeszcze raz powtarzam, w kim się zakochacie po prostu. Albo to będzie ktoś, kto będzie wracał z przeszłości. Możecie również mieć, jeżeli jesteście po rozwodzie, po rozstaniu i wiecie, że już do siebie nie wrócicie, to może będą jeszcze jakieś resentymenty, że będziecie chcieli na przykład zaprosić tą osobę, no bo to jest czas Waszych urodzin, tak? Więc może będziecie chcieli zaprosić tą osobę na Wasze urodziny, jakąś uroczystość, bo na przykład macie dzieci wspólnie, no i macie też dobre, powiedzmy, stosunki, mimo że się rozstaliście. I dzieciom też będzie miło, jeżeli były partner, była partnerka będzie uczestniczyła w Waszych urodzinach. Też tak może być. I nie ma tutaj jakichś sporów. Naprawdę, tutaj jest może trochę oderwanie rzeczywiście od rzeczywistości. Ten 12-domowy nów tak z Wami współgra bardzo. I w rybach, i w 12 domu, także to wszystko jest związane z rybami. Także ja nie mam tutaj naprawdę do czego się przyczepić. Nawet jeżeli to byłby mężczyzna albo kobieta, nowy partner, partnerka, to ta osoba nie pokazuje się jakaś taka ani fałszywa, ani ukrywająca coś.
ani zaciemniająca obraz. Może, słuchajcie, ewentualnie, jeśli bym się przyczepiła i ewentualnie, jeśli chciałabym coś powiedzieć negatywnego, to ta osoba mogłaby się pokazywać w bardziej z lepszej strony niż jest w rzeczywistości. Czyli wiecie, trochę podkoloryzowywać swoje cechy. Każdy tak ma w pierwszym etapie zakochania czy zauroczenia, więc to uważam, że to nie jest nic takiego szczególnego. Ważne, żeby w pewnym momencie trochę zasłona z oczu spadła, tak? Albo, no bo udawać nie można, tak? Jeśli się codziennie spotykamy albo żyjemy pod jednym dachem, no to nie da rady udawać 24 godziny na dobę, więc prędzej czy później osoby spod znaku ryb i tak zobaczą, że ten człowiek nie jest idealny, ale nawet jeśli nie jest idealny, to i tak mi odpowiada taki, jaki jest. Więc słuchajcie, ja się nie mam tutaj do czego przyczepić. No, Błyszczy dzwoni i są tęcze, jednorożce i naprawdę super jest. Mam nadzieję, że dla Was ten księżycowy cykl od nowiu w Waszym znaku zodiaku do nowiu w rybach, czyli to będzie trzecia dekada marca, naprawdę przeżyjecie fajnie. Albo to są pokazane imprezy po prostu, imprezy urodzinowe osób spod znaku ryb. Może też tak się zdarzyć, że w taką energię się wstrzeliłam. I tutaj wiecie, rok za rokiem leci, jesteśmy dojrzalsi, cyferka nam na koncie metryki wzrasta, ale jesteśmy zadowoleni mimo wszystko z tego, że jesteśmy w takim wieku, jakim jesteśmy, bo nie chcielibyśmy być młodsi, bo jesteśmy teraz na przykład mądrzejsi, bo jesteśmy dojrzalsi, bo więcej rozumiemy, czyli tutaj takie energie krążą, tak? Czy kończycie lat 50, czy kończycie lat 60, czy 40, to jesteście z tego wieku zadowoleni, z tej cyfry zadowoleni, tak? Także naprawdę super. Nie miałam jeszcze tak dobrych kart u każdego znaku zodiaku, jak u Was, serio. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymam za Was kciuki, żebyście polatali sobie w chmurach, tak? Przez te 28-29 dni, ale potem spadli na rzeczywistość, bo rzeczywistości nie można ignorować, ale żebyście trochę sobie polatali w tych chmurach. Fajnie jest. Dziękuję Wam za dzisiaj. Proszę Was również o wymianę energii, pozostawienie komentarza, subskrypcji, łapki w górę, albo jeżeli chcecie mi podziękować w inny sposób, to w opisie filmu znajduje się link do platformy, gdzie można postawić mi filiżankę kawy. Mi będzie bardzo miło i wypiję również za Wasze urodzinowe zdrowie. Dziękuję serdecznie i do następnych filmów.